Najpierw głos zabierze pani Ochojska. Dziękuję, panie przewodniczący. Jedną rzecz chciałam sprostować. Jeśli chodzi o kryzys migracyjny, to nie pani Angela Merkel wywołała kryzys migracyjny, tylko wojna w Syrii. A pani Angela Merkel otworzyła drzwi do tego, żeby ludzie mogli znaleźć miejsce, w którym do dzisiaj żyją. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie wiem skąd moi koledzy z EKR-u wzięli dane, ale ja chciałabym się posłużyć danymi z Eurostatu. Eurostat wykazuje jednoznacznie, że w 2020 roku Polska wydała ponad 50% wszystkich wiz pracowniczych w Unii Europejskiej. I był tutaj podany przykład Niemiec. W 2021 roku Niemcy wydały 18 322 takich wiz. Polska w 2021 roku, proszę mi nie przerywać, natomiast Polska w tym samym czasie, w 2021 roku, wydała 790 tysięcy wiz. To są dane Eurostatu, to nie są dane, które wymyśliłam. Dziękuję bardzo i szanujmy granice Schengen i korzystajmy z wolności, a nie ograniczajmy ją. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Now I give the floor to Maria. Dziękuję. Teraz głos zabierze posłanka Grapini.